Yumi z Miss Fortune, Yumi z Atroxem, Yumi ze Skarnerem. Trzy naprawdę świetne postaci, trzech naprawdę świetnych nosicieli dla Delorda. Czym należałoby zamknąć ten draft ze strony Pride? Wydaje mi się, że Górna Aleja tutaj jeszcze nie ma swojego dedykowanego wyboru, bo Akalis, sądzę, że to będzie środek. Z drugiej strony masz rację, Pride bardzo rzadko gra carry top lanera, więc masz rację, że tutaj najprawdopodobniej zobaczymy wybór właśnie dla niego. I mamy aż dwie postacie, które mogą zanegować. Dokładnie tak. Które do niej się będą bardzo łatwo dobierały. I w kompozycji... Midlane? O, może o tym za chwilkę, bo może paść tutaj pierwsza krew! Kasztelan ją zdobywa! Ja domyślam się, że ktoś tu sfaszował na biednego Pukiego. I po prostu odpalił swoją umiejętność E. Zobaczcie, Delord! Oj, chyba, że w ten sposób po prostu zostałeś włapany. I tak to właśnie działa! Żegnamy, mówimy dobranoc, nie przyłączysz się. Zmieniała swoją pozycję na polskiej scenie, ale może o tym później. Dolna, ale ja podbity w tym momencie, póki Stalin nadciąga tanka. Chcą tego zabójstwa, jest! Zagrany! Ten kataklizm! I to jest zdecydowanie kataklizm na konto! Pride! I dla mnie, oprócz tego, że jest z całą pewnością już w rękach IHG, wielkie pytanie dotyczące tego Heralda. Co z nim zrobią? Bo wydaje mi się, że jest... drugie stronę zabójstwo! Jak on to robi? Piąta mapa IHG do tyłu? I midlaner ich ratuje naprawdę, wyjmuje za kark z tej naprawdę nieprzyjemnej goryczy. To będzie pierwsza wieża dla Pride i jeszcze zgarną to opancerzenie. Zobaczcie, naprawdę wiele z tego wyciągnęli. Wyłapani na... Oj, nie wiem, teleportacje na plecy! Tego się w ogóle nie spodziewali, ale również Pride chce opowiedzieć. To będzie walka na dolnej alei, która może zdefiniować prędkość całej tej gry. I w tym momencie nie chcę nic mówić, ale Pride nie wygląda najlepiej. Póki Style miał perfekcyjną pozycję i Danka razem z ich szarmem po prostu uciekają w popłochu. I byli do tyłu w złocie 2000, teraz wychodzą po raz pierwszy na prowadzenie również pojedynek. Czy to będzie hat-trick? Proszę bardzo, Kasztelan kompletnie nakopał Warsiemu na piątej mapie. Co za LeBlanc, co za midlaner. To prawda, trochę zamieszania, idzie do przodu Puki, idzie do przodu Delord, zatrzymany Varus. To już się zdarzyło, Funky daleko od drużyny. Indywidualnie pada. Kolor przynajmniej weźmie wieżę. Jeszcze nie ma katastrofy, ponieważ my już trochę gramy nuty zwycięstwa dla IHG, ale Pride walczy! Oj, spróbował X-Charm jeszcze tego, ten cały kataklizm pod wieżą bardzo blisko i zdecydowanie Warsi szuka tych eliminacji. Raz. I nie znajdzie koniec serii! I może dalej spokojnie, rybcą zatrzymany, ale uda mu się uciec, miał przy sobie Yumi. Ale z lewej strony Kasztelan i proszę bardzo, błyskawicznie wyeliminowany rywal. Farki również złapany na łańcuchy, musiał flashować. I teraz pytanie, czy pójdzie dalej LeBlanc? Ale na spokojnie, przy czym przydałoby się zresetować cooldowny Warsi w dymie! I dymy się na pewno będą działy, bo zobaczcie, jak czyszczą przeciwników zawodnicy Illuminar Game! To jest po prostu rzeź! Desperacka walka Pride, która skończyła się po prostu ich porażką! Pięciu ace! Illuminar Gaming prowadzi w tej piątej mapie! Co prawda nie posiada teleportacji, ale będzie wywierała presję na kimkolwiek, kto pojawi się na jej drodze. Kto się pojawi na midzie, bo zobacz, w tym momencie zacznie unieruchomieni rywale, Danka ma OHP, idzie Collective! Panki znaleziony przez Kasztelana! Cała reszta również! Zatrzymani, niczego nie świadomi! W całej tej okazałości Illuminar Gaming, po prostu kolejne zabójstwa i Baron na horyzoncie. Kasztelan szuka dziesiątego zabójstwa, szuka tego dwucyfrowego wyniku przy zabójstwach, skradł nam show, mimo że to jest bardzo dobra też mapa ze strony Delorda, ze strony Connectiva. Widzimy, że idą środkową linią, wielka przewaga w złocie. Niewątpliwie będą teraz mogli obijać przeciwnika, póki zawsze może straszyć swoim bullet time i Rybson jest gotowy, co prawda bez erki, ale wejść, aby kogoś jeszcze znaleźć. Warsi znowu bardzo mocno obity, ten zawodnik w piątej mapie nie istnieje. Czuję to w powietrzu, tu się może wszystko schodzić, bullet time zagrany, kolor, to jeszcze kupić trochę czasu i ten ultimate na pewno by chciał zagrać, ale oni wracają i to jeszcze silniejsi za każdym razem, kiedy ich się pozbędziesz z bazy. I panowie, widzę już ten czerwony dywan, tak jak w ostatnim sezonie potrzebowali piątej mapy, tak i tutaj IHG uwielbia czasami przywyodstan zawału serca swoich fanów przysporzyć, ale na sam koniec dają też słodki relaks i posmak zwycięstwa. I trzeci inhibitor na pewno upadnie, Barona już nie ma, ale wiemy, jak to się skończy. Będą chcieli potężnie to zakończyć, po prostu w pełni, znowu trzema inhibitorami, tak jak zaczęli, tak właśnie skończą. Wszystko, żeby było spójnie. Wybrali odważną midgame'ową kompozycję i w midgame'ie skończą rozgrywkę. Ostatni turret Pride w tym roku w Ultralidze zaraz zostanie zniszczony. Zobaczcie, wchodzi Kasztelan, a tak ma wiele jeszcze brakuje. Jeszcze się muszą powęczyć zawodnicy Illuminar Gaming. Brakuje ich tych wyobrażeń, ale druga wieża zniszczona i to już musi być gwóźdź do trumny. Wchodzi jeszcze Danka, szuka czegokolwiek, ale całkowicie bezsilni są wobec potęgi, jaką ma Illuminar Gaming. I powiem jedno, dynastia Illuminarów dalej będzie trwała i dopóki nie zostaną pokonani, nie ma żadnej szansy, żeby to się zmieniło.